pierwszy weekend lipca 2012 roku odbyła się w Józefowie dwudniowa impreza obchodów 50-lecia miasta. Główni organizatorzy, czyli Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Kultury, postarali się, aby przybyłym mieszkańcom i gościom atrakcji nie brakowało. Do czego przyczynili się także sponsorzy, czyli Hotel Holiday Inn oraz salon mody Birex. Całe obchody były zaplanowane tak, aby emocje narastały powoli, od spokojnego rodzinnego pikniku, aż do naprawdę konkretnej imprezy. Zaczęło się wystawą historyczną Józefów wczoraj i dziś, przygotowaną przez Muzeum II Korpusu. Obok fotografii przedstawiających zmiany, które się dokonały, można było podziwiać stare pojazdy wojskowe albo zapoznać się z bronią i umundurowaniem z przeszłości. Dostępna była też wystawa historii kolejnictwa, gdzie eksponaty można było nawet przymierzyć. Z wojskowego kotła kuchni polowej serwowano grochówkę, a na węglowym grillu skwierczały kiełbaski, aby każdy chętny w przystępnej cenie mógł się posilić podczas imprezy. O ile początkowo niebo nad Józefowem zwiastowało raczej ponure zamiary, o tyle z czasem zapanowało słońce, a z nim upalny klimat i solidne pragnienie. To jednak w żaden sposób nie przeszkadzało najmłodszym, którzy bawili się świetnie zarówno w towarzystwie rodziców, jak i swoim własnym, na wszelkiego rodzaju instalacjach rozrywkowych zlokalizowanych na parkingu przed Urzędem Miasta. Stoisko przed wejściem do urzędu przypominało swą dekoracją powód, dla którego całe to świętowanie się odbywa. Można tu było nie tylko zasięgnąć informacji na temat imprezy, ale też zaopatrzyć się we wszelkie materiały promocyjne miasta i wiele pamiątkowych gadżetów. A łącząc przyjemne z pożytecznym, wypełnić też ankietę w sprawie budowy oczyszczalni dla miasta. Coraz tłumniej gromadzący się Józefowianie oraz goście mogli spędzić czas przy licznych stoiskach przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Począwszy od książek, poprzez peruki, wiatraki i balony, promocję terapii zajęciowej i na słodkościach skończywszy. Jak nakazuje rozsądek i rzecz jasna przepisy, wszystkiemu przypatrują się czujne oczy stosownych służb, żeby bezpieczeństwo i porządek w czasie imprezy zagwarantowane były dla każdego jej uczestnika. Pod wieczór zaczęła się zapełniać widownia przed sceną na tyłach MOK, gdzie oczekiwano na spektakl wieńczący pierwszy dzień obchodów. W ten piękny lipcowy wieczór witają Państwa Danuta Wojciechowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie. I Ryszard Nowaczewski, animator kultury, scenarzysta, no i oczywiście mieszkaniec naszego miasta. Po krótkim wstępie prowadzących na scenie pojawił się gospodarz miasta. Jubileusz 50-lecia Józefowa to dla nas i dla naszego miasta wielkie święto. 7 lipca w roku 1962 Józefów otrzymał prawa miejskie, ale miastem był jedynie tylko z nazwy. Domy w przeważającej ilości były drewniane, ulice piaszczyste. Oto kompletna treść przemówienia, którym burmistrz upamiętnił ten wieczór. Już za chwilę w adaptacji reżyserii Jana Młodawskiego muzyczna baśń dla dorosłych w dwóch częściach na motywach operetki Księżniczka Czardasza. Proszę Państwa, ja znam wszystkie primadonny, które występowały w Bukareszcie w ciągu ostatnich 10 lat. Sylwia jest po prostu bezkonkurencyjna! Ona jest jedyna w swoim rodzaju! Czarnasz,
artystki, artystki z warietę. Nie biorą miłości tak tragicznie, dlatego kolego tak uwielbiamy je, dlatego nas ciągną tak łagnę. Tak przy ognistych dźwiękach czardasza zadowolona publiczność zbliżała się do końca pierwszego dnia obchodów.